Dobrze, to zaczynamy. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy ciekawostek historycznych oraz tych wszystkich, którzy słuchają nas na fanpage'u wydawnictwa Warbook. Ja nazywam się Maciej Danowski i dzisiaj mam przyjemność poprowadzić rozmowę z panem Robertem Forysiem, autorem książki Gambit Hetmański, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Dzień dobry, witam panie Robercie. Dzień dobry. Zanim zaczniemy, to jeszcze wspomnę, że książkę pana Roberta, o której dzisiaj będziemy dyskutować, można kupić właśnie w wspomnianej księgarni. Między innymi można tam zakupić e-book lub książkę papierową, także zachęcamy. No i przechodzimy do naszego wywiadu. Jeszcze raz witam panie Robercie. Zaczynamy z małym opóźnieniem, kilka kwestii takich problemów technicznych, natomiast no, pozwoliliśmy tutaj poczekać naszym słuchaczom na to, żeby się tutaj połączyć. No i od razu zaczynam od początku, od pierwszego pytania. Panie Robercie, ja mam takie pytanie, no bo gambit hetmański, słowo gambit nawiązuje do gry, do szachów. Jest to jedno z otwarcie w szachach. No i ja mam takie pytanko, kto jest pionkiem w pańskiej książce? Kto jest pionkami na tej grze o tron? Pionkami kto jest? No myślę, że postaci jak Tynery i Charlotta i myślę, że no, zwykli ludzie, tam jest dużo, znaczy dużo, no, dużo jak dużo, jest dużo postaci, to w dużej mierze są postacie tak zwanych zwykłych ludzi, nie mających żadnych odniesień historycznych, nie przewijających się na kartach historii, no i po prostu wymyślonych przeze mnie, najwyczajniej w świecie. No wiadomo, że książka historyczna musi przede wszystkim no, być czytana, no, musi zainteresować, no to więc oprócz walorów jakichś tam poznawczych, no to jednak musi budzić wszystkim emocje, no jakieś tam ewentualnie no, inne rzeczy i to no, no, klasyka, no po prostu mierzy się postacie, które znamy z historii i dodajemy postacie całkowicie wymyślone, inaczej miałby to sensu żadnego. Z mojej strony było to takie troszkę pytanie prowokacyjne, ponieważ będę chciał nawiązać jeszcze do tej gry szachowej, ale chciałbym uporządkować nieco naszą rozmowę i tutaj wspomnieć, że pańskie dzieło to ponad 1000 stron, więc jest to czytać, jest to też teraz na zbliżające się ferie jak najbardziej fajna lektura. No i takie właśnie pytanko do mnie, czy pisząc Gambit spodziewał się pan, że, no, że wyjdzie panu tak obszerne dzieło? Znaczy Gambit był pisany przede wszystkim w pierwszej formie, w postaci, miał być trzech tomów po prostu, każdy po 600 tysięcy znaków, stąd wyszło 1 800 000. No całkiem duża książka, to się rzadko zdarza. No, racjonalność, wie pan co, racjonalność rynku wydawniczego nakazuje pisać mniejsze książki, nie takie duże, to wie pan, to jest biznes, jakby nie patrzeć, to nie jest zabawa. To także i z mojej strony, ale i także z ludzi, którzy inwestują w te powieści. To jest poważny biznes, poważne pieniądze i są pewne reguły, które mniej lub bardziej się na rynku sprawdzają. Natomiast to jest zbiorcza, jednak zdecydowano się za pierwszym razem i za drugim, ponieważ ta książka wyszła niezła, no, ogólnie niezła, w mojej opinii niezła, ale też i ogólnie myślę, że tak jest przekonanie, no, w większości, wiadomo, że nie wszystkich, bo wszystkim się, jak zawsze się nie dogodzi, mamy odmienne zdanie, natomiast no, wyszła właśnie w tej formie takiej, dlatego że to jest no, coś, no, ta książka jest po prostu coś, ona zostanie, no, myślę, że po mnie zostanie, ja już pójdę. To na pewno. Ona zostanie i ona być może jest szansa, że będzie jakoś tam, jeszcze funkcjonowała potem. Zresztą ja chyba ten model będę przyjmował w stosunku też do innych moich powieści, tych, co są teraz i przyszłych. Na początek będzie robione to w takiej formie, aby to miało zasadnie rynkowe, a potem będziemy też robili zbiorcze, bo na to też jest duże zapotrzebowanie, bo ta książka świetnie wygląda. Wydawnictwo bardzo fajnego zrobienia składu, okładki, no świetnie to wygląda w każdym razie. Waży świetnie, wygląda świetnie, prezentuje się świetnie i jest świetna po prostu, więc wszystko gra. No tak, natomiast jej rozmiary nieco
tutaj zmuszają czytelnika do znalezienia wygodnego miejsca w domu, no i do takiego zagłębienia się w lekturę, co muszę sam przyznać, idzie bardzo łatwo, no ponieważ od samego początku dzieje się już naprawdę dużo, ale pewnie do tego w czasie naszej rozmowy jeszcze przejdziemy. Ja mam natomiast jeszcze takie pytanko odnośnie właśnie samej pracy pana nad tym, nad tą powieścią. Jak w ogóle wygląda realizacja takiego dzieła? Mam tu na myśli od pomysłu do postawienia ostatniej kropki. Czy ciężko było przekopać się przez materiał źródłowy? No jednak pojawiają się tam postacie historyczne i to takie czasami naprawdę, myślę, że tutaj dla większości mogą być niekiedy nieznane od tej strony, od której pan ich pokazuje. Więc jak wygląda ta realizacja od tego pomysłu do postawienia kropki? Przekopienie się przez ten materiał źródłowy przede wszystkim. Napisanie takiej powieści, zresztą tak samo jak i innych historycznych, które napisałem lub będę pisał, szczególnie jeżeli to są wielotomowe, to jest charuwa, nie oszukujmy się. To jest charuwa, która zajmuje lata, półtora roku, rok, znaczy rok to nie, półtora, dwa, trzy, więcej nawet. No przede wszystkim, tak jak pan mówi, no musi być jakaś zbieżność historyczna, nie piszemy fantazy, to jest znacznie łatwiejsze do pisania. Dlatego też, że idzie do pewnej ograniczonej grupy czytelników. Mianowicie czytelnik powieści historycznych z reguły ma jakieś pojęcie o tym, co czyta. Może mieć to pojęcie ukształtowane na jakichś wzorcach mniej prawdziwych lub bardziej prawdziwych, swojej ideologii, przekonań, takich rzeczy, no bo każdy, prawda, ma coś takiego w sobie, natomiast ma to pojęcie. Jednak i tutaj jakby to determinuje pracę człowieka, który siada. Jeżeli będę pisał o okresie szlacheckim, no to musi mieć jakieś uzasadnienie, prawda? Fantazy mogę sobie pozwolić, no nie wiem, no, na pistoletu pasła. No może no, pistoletu nie nosili u pasa, bo no tak. Jakby pan sobie chciał takie 4 kg czy 5 albo i więcej przyczepić, to ale gratuluję. Ale można sobie pozwolić. Ale fantazy głównie. Natomiast już w takiej powieści historycznej trzeba tego unikać. Masę innych rzeczy, no i te szczegóły. Tutaj jest dużo szczegółów, dużo drobiazgów, dużo rzeczy, które wiadomo, że głównie z literatury. No ja lubię, obstawiam się książkami. Pisząc tą rzecz, piszę nie tylko historyczną, ale też sięgam do źródeł, jak to wyglądało, dzienniki podróżne. Stąd te opisy miasteczek, drogi, mil, to wszystko jest jakby, oddaje tamtejszą rzeczywistość. Przynajmniej staram się. Wiadomo, że to jest literatura. Tutaj musi też być akcja, miłość, napięcie, musi się zmieniać, trzeba wymyślać. Ty pan, nie no, tylko ja. No, Gryzeldę umieściłem w innym przedziale czasu o blisko rok czy półtora, wiesz, ona już wtedy nie żyła. Ale nie o to chodziło, bo chodziło mi o to, jak relacja syna z córką, syna z matką ma wyglądać, dominującą matką. Ale to samo, to co się czepiać Sienkiewicz, swój bar wzięty. No, jak każdy czytał, wie, kiedy był bar wzięty, to może sobie ładnych rok tak, dodać tak. Więcej. To jest licencja poetyka. Ona musi występować do tego, że książka musi być czytana. Zwłaszcza ta gruba książka, która już samym swoim gabarytem może onieśmielać, a jak czytelnik jest albo zajęty, albo na przykład ma nawyk czytania książek, nie wiem, na jakichś rozrywkowych kryminalnych rzędu 300 stron, po 1000 znaków na stronę rozmuchanych, no to może oni śmiać taka książka. Ja się nie dziwię. No, ale to coś kosztem czegoś i idziemy w tą stronę. Idziemy w tą stronę raczej staramy się równać do góry niż do dołu, chociaż jest to oczywiście trudne. No tak, wiemy też z historii, że nie tylko pisarze, ale również malarze, no, znany chociażby Jan Matejko, również dodawał czasami gdzieś tam w obrazach swoje postacie, inne postacie. No to nie ma, to jest naturalne. Tak. No, jakbyśmy w historii o muszkieterach pisali naprawdę, no to pan sobie poczyta, jak D'Artagnan kończył i no tak. Był. Akurat panem jestem, więc... No, łapownictwo tego mało co podejrzewano, proszę pana, to... Nie. Tak, to tutaj się zgadzam. Natomiast to na pewno też buduje pewne jakąś taką u czytelnika no, takie zastanowienie, czy może pan celowo to zrobił, czy pomylił pan fakt historyczny, więc to gdzieś tam jest zawsze... Nie, nie, nie mylimy faktów historycznych, to nie na tym poziomie. To mogłem sobie, nie wiem, 10-15 lat temu coś takiego zrobić, nie dopatrzyć. Wie pan, ja już trochę napisałem. Ja no piszę tak, dla... Znam. No weźmy na przykład mój ulubiony serial Rzym.
Nie wiem, czy pan oglądał HBO, piękny serial, tak, ja się uwielbiam. Zresztą wszystkie tego typu w tamtych czasach seriala tej stacji były. Są znakomitą mieszanką realiów historycznych z akcją, która niekoniecznie miała miejsce, no bo Atia, no powiedzmy sobie uczciwie, ona nie występuje, ale wszystko musi grać, dlatego że książkę ma się czytać, film ma się oglądać, ludzie za to płacą, często nie mają pieniędzy. Więc robimy to dla nich, no i dla siebie, wiadomo, wydawca chce zarobić, ja również, czytelnik ma być zadowolony. Żeby był zadowolony, musi być uczucie, akcja, oczywiście doza pewnych faktów historycznych, która jest niezbędna, tak jak powiedziałem, przy powieści historycznej, ponieważ ludzie, którzy czytają te powieści, oni się znają w tej czy innej formie, wiedzą daty, znają określenia, interesują się, czytali książki popularno-naukowe, zaglądają choćby na ciekawostki historyczne, tam sobie szukają artykułów, potem sobie, wie pan, dojście internet to jest wspaniała rzecz. Właściwie w ciągu 5-10 minut człowiek ma przed sobą całą wiedzę tego świata i może wszystko zweryfikować. Tak. I tutaj, dlatego mówię, tutaj sobie to jest rozrywka, to jest zabawa. No przecież po to się po książkę czyta, żeby się przenieść do innego świata, prawda? No bo po co innego? No tak. No i oczywiście dla wiedzy, jeżeli to jest książka popularno-naukowa lub naukowa, wtedy zyskujemy wiedzę, prawda? Ja głównie takie książki czytam obecnie. Beletrystyki już bardzo rzadko czytam. Beletrystykę, ale to przenosimy się do innego świata, pochłania nas, po to robimy, prawda, nasza wyobraźnia. No muszę przyznać, że tutaj akurat naprawdę bardzo dobrze czytało mi się Gambit i jest to takie przeniesienie się w tamte czasy i to mi też jakby spowodowało, że też muszę zadać panu takie pytanie, zanim na dobre przejdziemy do Gambitu. Jaki jest pana ulubiony okres w historii, ponieważ no, śledząc pana tutaj powieści, to często jest to, no, to są to czasy nowożytne, ale wiemy, że ma pan na swoim koncie też książkę, która nawiązuje do początków państwa polskiego. Mam tu na myśli książkę Słowianie. Jaki jest ulubiony pana okres w historii? A tu państwo, pana zaskoczę, bo ja bardzo lubię starożytność i pewnie moje następne książki będą osadzone w starożytności. Tak? No, ale tutaj widzi pan, w Polsce czytamy głównie o Polakach. Książki opisujące inne epoki, ewentualnie inne krainy, głównie są odbierane przez zagranicznych autorów. Jak autor zagraniczny napisze, to jest ok. Jak Polak napisze, to może być różnie. I dlatego głównie piszemy, że tak powiem, powieści osadzone w Polsce. Bo to też ma największe wzięcie, no to już w merkantylizm wchodzimy. Natomiast ja osobiście lubię okres rzymski, uwielbiam okres helenistyczny, także tutaj jedna z moich następnych książek na pewno będzie w jednym z tych okresów. Natomiast jeżeli chodzi o historię Polski, to no, myślę, że Mieszko jest fascynującą postacią. No i lubię oczywiście Rzeczpospolitą Szlachecką. Tutaj moje pierwsze powieści fantazy też już celowały w tych klimatach. No oczywiście powieść fantazy całkowicie innymi realiami się musi kierować, inną techniką warsztatową, do innej publiczności jest skierowana w dużej mierze, chociaż oczywiście moi czytelnicy. Wiem, bo nieraz mam okazję z nimi choćby na Messengerze porozmawiać. Czytają także moje powieści fantazy, na przykład Sztejera. No, panowie w różnym wieku, zapewniam pana, że nawet nieco starsi uwielbiają te postacie. Także, ale tak, to jednak pisanie książki fantazy, pisanie powieści historycznej, takiej pełnoprawnej historycznej, pełnoprawnej, no to są dwa odmienne zajęcia jednak zdecydowanie. No tak, na pewno tutaj ta część, o której pan powiedział, te książki fantazy, no myślę, że jest pan z tego też znany w środowisku. Wielu moich znajomych, jak mówiłem, że będę z panem prowadził rozmowę, no to właśnie przede wszystkim rzucali mi tutaj tytuły tych książek fantazy, ale też potrafili wymienić te powieści historyczne. Mam nadzieję, że nas słuchają. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, i teraz te powieści historyczne, którą dzisiaj się zajmujemy, czyli Gambit, jest dla mnie osobiście taką dużą też zagadką, ponieważ na samym początku czytelnik, który zaczyna czytać Gambit, już może być bardzo mocno zaskoczony,
Mam tu na myśli chociażby scenę, kiedy Marysieńka oddaje się kardynałowi. No i trzeba powiedzieć, że wziął pan tutaj taki dosyć ciekawy wątek, no bo znamy tutaj oczywiście wszyscy tą miłość Jana III Sobieskiego i Marysieńki. Jest to ona też taka opisana przez literatów, historyków. Czy nie bał się pan, opisując w dość nietypowej scenie Marysieńkę, kiedy ona zdradza właśnie Jana III Sobieskiego, nie bał się pan takiej opinii środowiska? Oj, proszę pana, to było wpisane już 10 lat temu. Sam tak, ja pomysł, wiem, ale mimo wszystko. Żeby Korybuta opisać, jak ja opisałem, to dopiero jest nowatorskie, za przeproszeniem. To nie te inne czasy, proszę pana, były. Dlatego tak, no zgadzam się. No, pani nieraz pisały, że niszczę piękny obraz Marysieńki. Natomiast no, ta osoba była... No ta osoba była skomplikowana, to jakby Linda powiedział, to zła kobieta była. No. Także nie, to im, jest to, ale wie pan, jest prawda ekranu i prawda życia, ale tak, no ona była po części jako francuska agentka, przede wszystkim sprzedana po mężu, który ją chyba, nawet nie ona, jego, on ją zaraził syfilisem zresztą. Potem się odbijało to na całym małżeństwie, życiu i karierze wojskowej Sobieskiego już po Wiedniu, kiedy ten organizm siadał po prostu z roku na rok. Też patrz, no i sprytna kobietka była, naprawdę, trzeba przyznać. Była ukształtowana na dworze, znała się. Zresztą nie tylko ona, żona Paca to samo i wielu innych magnatów, którzy byli po prostu przez dwór królewski zaopatrywani w te młode, piękne francuski, które były atrakcyjne dla naszych magnatów. Żenili się z nimi, no i one oczywiście potem miały jakby tą politykę prowadzić przez, jak ten Kornak słonia, prawda, miały prowadzić swoich mężów. No i akurat Marysieńce się to doskonale udawało. Przy czym ta polityka to po prostu polityka rodu. Prawie jak gra o tron, proszę pana, no ród znaczył no najwięcej, tak. Dla Paców, dla Sobieskich, dla każdego innego z Zapiechów, dla Sieniawskich, ród był wyznacznikiem wszystkiego, wcale nie wydaje mi się, żeby to była Polska ani sojusze. Proszę spojrzeć, jak Sobieski łatwo i brutalnie pozbył się Morsztyna, a potem i zmienił całe swoje nastawienie, brał pieniądze od Francuzów wagonami, można powiedzieć, gdyby były te wagony wtedy. A potem nagle, gdy Ludwik XIV wystawił go, bo ludzie pewnie sobie nie zdają sprawy, ale Sobieski liczył na Prusy książęce. Po tym, jak Szwecja wygra wojnę z Prusami, z Brandenburgią konkretnie, liczył, że dostanie Prusy książęce. Niestety niewiele zrobił w tym kierunku, ponieważ choć miał armię wystawioną niewielką za francuskie pieniądze, bał się rozpocząć wojnę domową i nie chciał interweniować, a Pac mu jeszcze przeszkadzał, obaj Pacowie zresztą. I Ludwik, notabene chyba słusznie, nie chciał, gdy pokonał Brandenburczyków, to w zasadzie było w 1679 roku, zawarł z nimi pokój, aby skaptować ich dla siebie. Po prostu w zwyczajnym świecie zlekceważył ambicje i Marysieńki, i Sobieskiego, zresztą traktując ich notabene jako osoby, którym płaci, a które się nie wywiązały de facto. Pamiętajmy, że to, co Ludwik XIV im wysyłał de facto, dla nich to były wielkie fortuny, jak to kiedyś się mówiono, floty hiszpańskie. Nawet jest w pamiętnikach Sobieskiego określenie floty hiszpańskiej, czyli wie pan, coś, co przypływa, tak. Niesamowite pieniądze. Dla Francuzi tamtego okresu, dla Francji to były drobniaki. Oni takich klientów to mieli na pęczki w Europie. Którymi a oni opłacali bardzo dużo. A na Szwecja ile brała więcej z jej królem i z jej armią, która sama z siebie nie utrzymywała, albo wojna, albo dotacji od obcych królestw, prawda? Szwedów nie było stać na tak potężną armię, z którą hasali sobie po całej Europie w XVII wieku. No i dlatego no tak to wygląda. I te francuski kierowały tymi mężczyznami bardzo często i prowadziły politykę, stawały się Polkami. No bo jeżeli się mieszka 30, a to były młode dziewczyny, gdy wychodziły za mąż, 14-15 lat. Szybko w ciążę zachodziły, miały
dużo dzieci, no akurat Sobieska miała sporo dzieci, ale no inny miał mniej lub więcej, bo to wiadomo, tamte czasy też nie sprzyjały pewnym rzeczom, dzieci umierały, można było nie mieć tych dzieci za dużo. Ale ogólnie to była ta ideologia, właśnie ta idea żenienia tych młodych dam dworu z bogatymi Polakami, z magnatami, aby po prostu kierować, bo o co chodziło? Chodziło, żeby Francuz osiadł na tronie w tamtym czasie. No właśnie do tego. Patrzę, Sobieski, oni byli w jednym stronnictwie przecież za Jana Kazimierza i jego żony, która tym kierowała, królowej. Natomiast potem poszły osobiste animozje. Zresztą notabene ta sytuacja, która tam ma zupełnie przypomina tutaj sytuację, kiedy dwóch panów, czy trzech, absolutnie się nienawidząc z jakichś tam powodów, wciąga wszystko w wir. I właściwie, tak jak czytałem biografię Paca i Sobieskiego, sporo czytałem, do dzisiaj nie wiem, co ich poróżniło. Według mnie, ja wymyśliłem sobie ten pojedynek, który kiedyś został zraniony i urazę trzymał do końca życia. Ale czy to prawda jest? No coś, nienawidzili się serdecznie. Jedno jest pewne, nie stanowili się serdecznie, nie potrafili na przykład jak Pompejusz Cezar czy Krasus Triumviratu i podzielić się jeden dla Litwy, dla siebie, ktoś tam Ukrainę, ktoś tego nie było w stanie. Szczególnie Hetman Michał nie potrafił. Jakaś nienawiść w nim niesamowita była, bo Sobieski wyciągnął do niego rękę, jak został królem. Był jakiś taki plan, żeby to wszystko jakoś tak się, wie pan, tą Polską podzielić po kawałku, nie tą Rzeczpospolitą, nie? Dla każdego by starczyło. Nie. Właśnie hetman litewski strasznie zapiekły był. Nie wiadomo do końca naprawdę, o co chodziło. Może oczywiście ten pojedynek może coś sprawił, może ale no, nienawiść była olbrzymia z jego strony. No a potem wiadomo, jak jest jedna wieś z jednej strony, to zaraz resrakcja z drugiej. I tak już zostało. Przez całe panowanie, aż do śmierci obu paców, chyba hetman litewski umarł chyba w 1682, a jego brat umarł trochę później, dwa lata później, ku uldze Sobieskiego wielkiej Marysieńki. No ale co z tego, jak postawili na sapiechów, którzy... Ile? Rok potem, jak otrzymali Litwę na tacy, odwrócili się od nich i jeszcze byli gorsi niż pacowie. No, to prawda. Natomiast no, muszę przyznać, że właśnie tutaj pana książka też zmusza poniekąd, albo może nie zmusza, a zachęca do tego, żeby no, odłożyć czasami tą lekturę i sprawdzić sobie różne wątki właśnie tutaj paców. Ja sam musiałem dużo doczytać o tych pacach, muszę przyznać. I było to wciągające właśnie ich między innymi. Bo to jest niesamowicie wciągająca kariera. Zresztą w ogóle kariera Sobieskiego i ich. My sobie nie zdajemy sprawy, że król był pierwszym wśród tutaj równych. Tak naprawdę na Litwie to pacowie byli jako ród, a potem sapiechowie. Król Sobieski na Litwie miał niewiele do gadania tak naprawdę. Po wyjeździe z korony miał niewiele do gadania. Oni rządzili na Litwie, oni byli panami na Litwie, chociaż on był nominalnie królem. Tak. Chodziło do tego, że w czasie tej wojny o Brandenburgię, bo to tak, Szwecja jechała z Brandenburgię, myślę, że jej łatwo pokona, ale wielki elektor, rządzący wtedy, tak przydomek ma, Brandenburgią i Prusami książęcymi, chyba w 1675 roku, gdzieś tam w okolicach Berlina, z mandą szwedzkiej armii ku zaszkodzeniu całej Europy sprawił. I Szwedzi zostali pokonani, więc przyszło do myśli, żeby z Inflant zaatakować Prusy książęce, które były odizolowane. I pan sobie wyobraża, że Pac, ile? Chyba równe 2-3 lata, przy pomocy wojska litewskiego, które przecież nie było jego prywatną armią, a de facto on sobie zagarnął jako prywatną armię, powstrzymywał armię szwedzką, żeby w ogóle weszła do Prus z Inflant, do Prus książęcych. Tak. Gdy weszła, to Sobieski miał właśnie te 3-4 tysiące opłaconych przez Francuzów najemników, nazwijmy to. To był szlachcic na służbie, który nie miał akurat zajęcia, no to wiadomo, nie? I by wszedł, ale spadł przez 3 lata, bo ta wojna trwała 4 lata prawie, on ich nie przepuszczał de facto i ci Szwedzi kręcili się po tych Inflantach, po tej Kurlandii, w tej Wewte, nie mogąc przejść. Gdzie tu dobro ojczyzny? A nie, absolutnie. On miał 50 Brandenburczyków. Pacowie brali horrendalne sumy od Austriaków, od cara Fiodora, od drugiego cara, potem. Nie, ale proszę pana,
Proszę pana, Sobieski, tak jak mówiłem, takie pieniądze brał przez całe swoje, może nie przez całe, bo mówimy do mówimy do tego wielkiego buntu przeciwko Ludwikowi, gdzie on wtedy zdecydował się jednak na sojusz z Austrią i pójście na Wiedeń, na sojusz. No to przecież to były menstrualne pieniądze, które na warunki Rzeczpospolitej oczywiście, pamiętajmy. No tak. Pamiętajmy, Rzeczpospolitej, a propos teraz serial był na Netflixie 1670, tam cały czas wspominana jest wojna ze Szwecją i te zniszczenia, które spowodował potop, musimy sobie uświadomić, były porównywalne lub większe z tymi, które Polska odniosła w czasie II wojny światowej. Oczywiście. Ubytek ludności... Tak, ubytek majątku, ubytek wszystkiego, oni naprawdę zbiednili. Nawet w mojej książce jest taki fragment, kiedy chyba Gryzelda mówi do biskupa, że kiedyś nas było na to stać, a teraz to musimy się prosić. I to rzeczywiście to był taki, ja o majątku Sobieskiego, ja mam w ogóle książkę bardzo ciekawą o majątku Sobieskiego, o całym jego latyfundiach, nie tylko na Ukrainie, ale także na Pomorzu Gdańskim. Wsie są opisane. I dokładnie z czego każda wieś i także klucz żył. Jak flotę rozbudowywał, co sprzedawał, ile wołów, ile tego. No taka naukowa praca, prawda? No, nawet się nie za bardzo mi przydała. Takie przebrnąć, więc. Oj, nie, nie przez takie rzeczy, proszę pana, przechodzę. I ona mi się prawie nie przydała w, tak naprawdę w pisaniu powieści, ponieważ no, czytelnik, czytelniczka by nie chcieli czegoś takiego. Natomiast mam świadomość, jak to wyglądało. Naprawdę mamy 20-25 lat po potopie szwedzkim na Pomorzu Gdańskim i dopiero stan populacyjny i gospodarki dochodzi do czasu przed potopu. Oni po prostu byli na musiku. Oni byli na musiku finansowym wszyscy, a żyć się chciało. Styl życia się nie chciał zmieniać w stosunku do poprzedniej epoki, że tak powiem. No w samym potopie szwedzkim przecież polska szlachta bardzo szybko kapituluje, no bo boją się o własny dobytek, własny interes, tak? No tak, oczywiście, że tak. Pokazuje już od tych czasów, kiedy no mamy takie zagrożenie, okupację można powiedzieć, no to nie ma żadnej refleksji ze strony szlachty. Znaczy właściwie, co ja czytałem, jest chyba kto Kersen napisał tą książkę Dzieje zdrajcy, zdaje się. Tam jest opisane dokładnie, dlaczego szlachta się poddała, wielkopolska i litewska. Litewska to wiadomo, Radziwiłł po prostu no, został zostawiony sam sobie przez króla. On musiał coś zrobić, ponieważ, no, że powiem, no, Moskale zajęli Wilno i zaglądali mu do kiejdan przez okienko. Mhm. Ale szlachta wielkopolska i w ogóle małopolska, mazowiecka, wszystko, oni po prostu no, wypowiedzieli posłuszeństwo Janowi Kazimierzowi, dlatego że on w ich pojęciu, no, bo ustrój Polski Rzeczpospolitej był troszeczkę inny. Szlachta mogła wypowiedzieć, kiedy król był, nie spełniał ich oczekiwań, to nie była zdrada w zasadzie. No to potem zaczęło być. Według ich pojęcia to było całkowicie szukanie nowego władcy po prostu. A Gustaw wydawał się, no, król szwedzki wydawał się, no, człowiek obyty, Niemiec, zamożny, ma armię kilkadziesiąt tysięcy, bo przecież pamiętajmy, że w tym czasie ile Moskale zajęli Rzeczpospolitą? Dochodzili do Lwowa, dochodzili gdzieś do dzisiejszej granicy na Brześciu, mieli Wilno. Jak spojrzy pan na mapę, no to widzi pan, że ile? Połowa była zajęta, więc niż połowa Rzeczpospolitej była przez Moskwę zajęta. Przecież oni liczyli na to, że on ich wypędzi, prawda? Za tą koronę. Przecież to o to chodziło, a nie o co innego. Po prostu Jan Kazimierz się skończył, ale no, potem mieliśmy inne rzeczy. No, przecież Sobieski też zdradził. Ilu? Wszyscy zdradzili. Czarnecki chyba nie zdradził, tylko tak? I tam kilku innych. Lubomirski się zastanawiał, ukrył się, lawirował w tym swoim zameczku w górach. A reszta zdradziła, wszyscy zdradzili. I dopiero potem w czasie kolejnych lat, miesięcy zaczęli wracać do króla. Dlatego, że wiatr się zmienił. Zobaczono, że Szwedzi, że Karol to nie za bardzo, że on nie chce być królem. On sobie chciał po prostu wykroić dodatkowe terytorium. Szwedów już nie stać było na opanowanie całej Polski, jak pokazała historia. Tak samo jak w czasie II wojny północnej Karol XII, geniusz taktyczny, nie był w stanie opanować pokonanego po Narwie Rosji Piotra. Potem Wielkiego i pewnie dlatego poszedł na zachód. No bo jakie te armii były? Jakie te armii były? Te armii były po 30-40 tysięcy ludzi.
ta armia, wchodząc w terytorium, ona ginęła. Nie Niemcy w czasie II wojny światowej zginęli w tym terytorium, w takich terytoriach wielkich, a my mówimy o armiach 40, 30 czy też 50 tysięcy ludzi. To pan, no to nie da się opanować. Można punkty opanować, miasta opanować, jakieś ośrodki. Wszystko, no, zresztą na tym cała wojna polegała ze Szwedami. Oni opanowali kilka ośrodków, znaczy kilka, więcej niż kilka, mówię w cudzysłowie, a resztę hulali nasi po prostu, no przecież dlatego odcinając linie zaopatrzeniowe. No tak wyglądała wojna de facto, oprócz tych kilku bitew, prawda? No, zgadzam się. To też muszę powiedzieć, że z racji mojego zawodu często muszę tłumaczyć uczniom, bo jestem też, pracuję w szkole i czasami ciężko przedstawić, jak wyglądało takie właśnie poruszanie się chociażby wojsk po takim terytorium, jak chociażby Rzeczpospolita. No ale to też właśnie... Pamięta pan z filmu z Potopu, jak oni w tym bajorze... Tak, tak. Dróg nie było, absolutnie. Na jesieni tak. To w ogóle nie było szans niczym przejechać. No nie, to niestety... Gdzie? A armatka na przykład taka do oblężeń to ważyła kilkaset kilo na tych swoich kółkach, no, albo na wodzie przewieźć. To nie jest takie wszystko, hopsiu. Można tu wspomnieć też przy potopie szwedzkim, jak zimą Szwedzi kolubrynę ściągają, no to to już nie była tam byle armatka. No jak oni to podciągnęli pod klasztor na Jasnej Górze, to też jest do dzisiaj zagadką. Natomiast muszę powiedzieć, że właśnie to jest też fajne, czytając Gambit, że no wychodzi się naturalnie, tak, poza ramy trochę tego, co pan opisuje, no bo gdzieś tam ta historia wcześniej i później no zaczyna nas ciekawić, co było wcześniej, co było później. No i też dlaczego pan wybrał ten okres historyczny. Tu jeszcze tak chciałbym skomentować a propos Marysienki, bo pan wspomniał, ile miała dzieci. No ja tak sprawdziłem, to też tutaj może dla osób, którzy nas słuchają, taka informacja, że Marysienka miała wcześniej męża, również Jana, z którym miała czwórkę dzieci, natomiast z Janem III Sobieskim 12, z tym, że no oczywiście, tak jak pan wspomniał, nie wszyscy wtedy, wszystkie dzieci, no, że tak powiem, dożywały do tego dorosłego wieku, czy tam przy porodzie umierały, no ale jest to pokaźna liczba, trzeba przyznać, chociaż no wiadomo, nie jakoś bardzo zaskakujące jak na tamte czasy, jednak mimo wszystko mocno narusza organizm kobiety urodzenie aż tylu dzieci. Tak no byłem kiedyś silna kobieta była, a ten pierwszy mąż to był Zamoyski, bardzo bogaty człowiek, może nie oznaczał się jakimiś wielkimi przymiotami, natomiast już samo urodzenie i posiadanie zamościa z kluczem, no to było, to już było coś, to była szycha, to była szycha. On był, myślę, że tak ogłówkę wtedy był bardziej na szczycie władzy niż Sobieski, który był jeszcze młodym na dorobku człowiekiem tak. W tamtym okresie. I także to... ale oni się kochali, on ją chciał, oni się spotykali potajemnie. Królowa poszła na rękę, gdy już można było i nawet coś za coś, prawda? Sobieski tak. Musiał już wtedy być jej, no i był w zasadzie tym stronnikiem francuskim no ładnych kilkanaście lat. Nie wyrwał się z tego układu, no bo coś za coś, prawda? No tak, tutaj też czasami można doszukać się wśród opinii, czy ta miłość między Sobieskim a Marysienką była taka prawdziwa, czy to właśnie był po prostu zwykły interes. Nie, no kochali się, no te listy o tym świadczą, no ta ilość dzieci o tym świadczy, no to mówimy naprawdę, przecież mogło się na dwójce, trójce skończyć, nie musiało się na kilkunastu, że tak powiem. To on, widział pan obrazy, jaka to była niezwykle atrakcyjna kobieta? Tak, tak, oczywiście. Jeżeli w tym wieku były rysowane obrazy, kiedy ona, może i potem już jak była po prostu koło 40, to naprawdę się wybijała urodą na tle innych. Ale jako młodziutka dziewczyna to był aniołek po prostu. Ja się nie dziwię, że to była, że wszystkie najlepsze partie Rzeczpospolitej chciały związku. Małżeństwo z Janem, no później stała się. Ona nie była wysokiego rodu, że ona nie była wysokiego rodu. Nie, to markiza jakaś była, to w ogóle nawet markiza. Tak się, o ile pamiętam. To nic specjalnego, ale wie pan, piękna francuska robiła swoje. No zawsze lubimy. Francja jest też takim centrum, nie? Europy. Więc to tak. Też jakby, dlaczego ta Francja? Jakby no i te pieniążki za tym szły, bo wie pan, bo ona była tylko środkiem do celu dla królowej, a potem dla stronnictwa, żeby książę Kondeusz został, albo któryś z nich,
i za tym olbrzymie pieniążki szły. Naprawdę mówimy o 300 tysięcy na przykład dukatów, albo to są dla zniszczonego majątku magnackiego. Pan proszę, proszę spojrzeć, nie dosyć, że on musiał odbudowywać na Pomorzu, kupować, to jego majątek był ciągle, zresztą nie tylko jego, ciągle na tej Bracławszczyźnie, ciągle na tym Podolu, ciągle w okolicach, przecież te zagony tatarskie do Lwowa dochodziły ciągle, ciągle gdzieś tam na Podolu hasały, jak nie to kozacy się, ta ludność się zwiewała, w ogóle no masakra, no to oni byli naprawdę na wielkim musiku, jako magnaci. A no, tak jak mówię, żyć się chciało na poziomie sprzed potopu. Oczywiste. Na złoto i na bogato. A to już to nie było już to samo. To już nie było naprawdę, jak ja czytam, te majątki były poruinowane, tych chłopów tam z 400 zostało 30, no i wydłuż z nich ten hajs. No to tak, tak. To... No ale skoro już tak sobie fajnie dyskutujemy, to ja muszę zapytać jeszcze o przeciwną stronę, a mianowicie o ówczesnego króla, czyli Michała Korybuta Wiśniowieckiego, ponieważ mnie osobiście zaskoczyło to, jak pan przedstawił, i myślę, że nie tylko mnie, jak pan przedstawił Korybuta Wiśniowieckiego. No on jest znany raczej jako taki nieudolny król, no a tutaj u pana w książce jest pokazany bardziej jako taki zagubiony, może jakiś taki bardziej słuchający się swojej matki. Dlaczego takie przedstawienie postaci? Czy no, ma, jak to było strasznie. To była zaborcza, tak jak dla mnie to był przykład takiej księżnej pełną gębą za przeproszeniem. No i a on był już chyba właśnie to był problem, że był wychowany bez tego ojca, czy takiej bardzo potężnej matce, która tym wszystkim zarządzała, która ten zamość przyjęła w pewnym momencie, go utrzymała, o ile dobrze pamiętam, bo potem właśnie Janie, co byłem mężu Marysieńki, tam były wielkie, boczna linia zamojskich chciała przejąć, a o ile ja dobrze pamiętam, po tylu latach, ona na tym łapkę położyła dla syna, który był spokrewniony z Zamojskimi i udało jej się to utrzymać. Także to była kobieta, która ona śmiałaby w grze o tron mogła wystąpić. Także tutaj właśnie było, i on myślę, że to był jego problem, brak ojca i ta legenda ojca. No właśnie, prawdziwa, właśnie. Jeremi Zbaraż, tak? Tak, legenda ojca, bardzo zaborcza matka, a ten wątek jego uczuciowy, który ja wprowadziłem, to wprowadziłem dlatego, że Prażmowski, ten prymas, który był, tak jak Sobieski, głównym plenipotentem Francuzów u nas, no i też głównym odbiorcą tych pieniążków niebagatelnych. Ważna postać. Też lubił dobrze pożyć. On właśnie takie paszkwile rozdrukował na Korybuta, sugerując właśnie, że no nie do końca jest męski, że właśnie ma inne zainteresowania. Że Prażmowski był po stronie malkontentów, rozumiem. Tak. W ogóle, no żeby go zobrzydzić, prawda? Żeby był. I ja akurat wykorzystałem, bo przeczytałem, że były takie właśnie pogłoski, takie coś. Ja wykorzystałem to, żeby właśnie pokazać jakby rozdarcie tego człowieka w stosunku do matki. Pomogło, prawda? Jakby tak był jeszcze dodatkowo jakby ten problem tego zwarcia między synem a matką wypukliło, która się jakby nie może pogodzić, nie chce nawet o tym słyszeć. Ogólnie być może nawet coś tam kojarzy, ale odrzuca to. I on też się z tym męczy. No to był celowy zabieg literacki, który miał właśnie służyć, ale on jest podbudowany właśnie tymi paszkwilami, które ten prymas właśnie drukował. On nawet na jednym z sejmów, zdaje się, uśmielił się rzucić taki tekst. Na taki zamuflowany, wie pan, nic otwarcie, bo to jednak ten, także to z tego wynikało. To był ten mój pomysł na tą postać. A jeżeli chodzi o to, jaki on był królem, on strasznie był w ciężkich warunkach musiał panować, dlatego przede wszystkim, że miał straszny opór właśnie Sobieskiego, Prażmowskiego i tej grupy właśnie, którzy byli opłacani przez Francję, którzy mieli wojsko własne, mieli też wojsko koronne, bo dlatego, że on był Sobieski był hetmanem i było ciągłe, no to mamy bardzo, ja zawsze mówię i to powiem panu, że to mnie zastanawia, jak w 2014 czy 2016 miałem też wywiad na ten temat, to zawsze mówiłem, proszę spojrzeć, jaka sytuacja jest podobna do Polski obecnie. Po 10 latach. Tak. Ta sytuacja jest do Polski. U nas się nic nie zmienia. No właśnie. Ani za 10, ani za 300 lat z tego wynika. Jest nienawiść wzajemna. Tam była osobista nienawiść po prostu. Oczywiście jeszcze interesami osobistymi, tak jak mówię, tym musikiem finansowym, który oni odczuwali. Pamiętajmy, że za każdym urzędem szły pieniążki.
Oczywiście. Pamiętajmy, że za każdym urzędem i łaską królewską szły starostwa. Jak ktoś umierał, król zabierał i dawał następnemu. Pacowie, przecież dlaczego tak szybko upadli na Litwie, zniknęli? Oni nie mieli własnego majątku w zasadzie, nie dbali o niego, nie wiem dlaczego. Nie, to nie, może dlatego, że dzieci nie mieli dla swoich. Oni głównie swoją potęgę opierali na starostwach, które dostawali od króla. Mieli ich bardzo dużo, byli bardzo duże dochody, z czego czerpali, ale to nie było ich. Gdy umarli, starostwa wracały i król mógł dawać następnym. I to tak działało. A takie starostwa to były porządne pieniążki. To właściwie mogły być nawet jedyne pieniążki takie realnie, jak się dostawało. No jeszcze w tych czasach po potopie szwedzkim to pewnie gdzieś no, my mówimy o zdewastowanym kraju, kompletnie zdewastowanym kraju, upadłych miastach. Nawet tych największych, jak Toruń i Gdańsk, które... Gdańsk jeszcze sobie radził, ale już Toruń sobie nie radził, albo już sobie tak nie radził, jak wcześniej. Kraków też już potem, to już była bieda. Lwów przecież, jak ci mieszkańcy Lwowa, jak czytam, byli dumni jeszcze przed potopem, to już 30-40 lat potem oni naprawdę już byli tak zdołowani przez tą miejscową szlachtę, magnaterię, która tam jakby się szarągościła jak u siebie już de facto. A małe miasteczka to już w ogóle były całkowicie pod but wzięte. No, także... Właśnie tak, bo pan tu wspomniał też a propos tej analogii do dzisiejszych czasów. Czy to wyszło panu przypadkiem, czy po prostu te czasy tak zgrywają się i to jest taka standardowa historia, lubi się powtarzać? Nie, ale mamy taki charakter narodowy, proszę pana, mi się wydaje. Mówią, że tego nie ma. No, nie ma jak nie ma. Ale my mamy, coś takiego jest w nas po prostu. Coś takiego jest w nas. Ten poziom pieniactwa obopólnego, bez osądzania oczywiście, bo każdy ma swoje poglądy, ja również mam własne poglądy, ale ten poziom obopólnego pieniactwa jest straszny. Straszny jest i on jest niszczący. No, pan zobaczy, co się stało w Rzeczpospolitej. No jak można było coś takiego... No tak, z tej złotej potęgi... Jak na zdrowy rozum można było, za przeproszeniem, przegrać coś takiego? To jakim trzeba być nieudolnym hazardzistą i pieniaczem, żeby coś takiego, tylko w długim okresie czasu oczywiście. Ale to jest dosłownie to. Przecież to jest niewiarygodne. Jak można było stracić państwo, które było no może nie dominujące, ale poważnym graczem w tej części Europy, a zostało niczym po prostu. Straciło swoją rację bytu na własne życzenie de facto. Przecież to na nikogo innego, żadna obca przemoc sam tego nie wzięła. Sami roztrwoniliśmy to. Obca przemoc weszła na gotowe de facto. Być może odpowiedź leży właśnie w historii, a może nawet na pewno, żeby nie wchodzić w te same buty, ale to jest takie dobre stwierdzenie do polityków. Więc polecamy Gambit również politykom do przeczytania. A mamy panie, zawsze chodzi o władzę i pieniążki. Zawsze chodzi o władzę, pieniążki, a jeżeli to jest podbudowane jeszcze osobistą nienawiścią, no to już mamy przepis gotowy na katastrofę, jak dla mnie. Więc no jest to gdzieś tam dzieło trochę takie nawiązujące do współczesnych czasów, więc może to też powoduje, że ta książka się tak dobrze czyta. Natomiast zaglądam też sobie do moich przygotowanych pytań i tutaj przy naszej dyskusji o Korybucie była mowa właśnie o jego matce, czyli o tym, że no gdzieś tam powiedzmy z tylnego fotela ona miała dużo do powiedzenia i decydowała czasami za tego Korybuta. No właśnie, te kobiety w pańskiej powieści są no takimi powiedzmy osobami, tak ładnie się określa, ta szyja, która kręci głową. Jak to się ma do rzeczywistości? Czy to jest tak troszkę przez pana rozdmuchane, czy faktycznie, czytając materiał źródłowy, te kobiety były tak znaczące? Chociaż oczywiście, jak na tamte warunki, no gdzieś tam z tylnego fotela decydujące. Dobre pytanie. Już nie może od razu wyjaśnię. To, co pan mówi o tych postaciach kobiecych, to w pierwszej kolejności jest zapis literacki, mający na celu dotarcie do czytelnika kobiecego, dlatego że stanowi on 80% czytających osób w Polsce. Ja bardzo żałuję, że mężczyźni nie czytają książek, ale nie czytają. Jeżeli jeszcze w moim wieku trochę młodsi i stan, ale ogólnie jest z tym problem. Wszystkie statystyki pokazują, że jest 80% czytelników to są kobiety. Więc jeżeli... Bo co to jest książka? Ukłon, tak? Do kobiet. To nie jest ukłon, proszę pana. Co to jest książka? Książka jest produktem, który ma przenieść i zadowolić, tak jak film,
prawda? Tak jak muzyka. Więc on musi trafić do tego czytelnika jakiegoś. Więc musi odpowiedzieć jego aspiracjom, oczekiwaniom oraz temu mniej więcej, jak on może postrzegać rzeczywistość. W tym przypadku to jest właśnie to. To, że akurat te kobiety, jak Marysieńka czy Klara Pacówna, one były, czy Eleonora Habsburg, że one były władne, że one rzeczywiście albo... No Marysieńka to nawet nie za pleców sterowała. No, jak się poczyta pamiętniki, to wszystko to... Czasem człowiek się zastanawia, kto podejmował decyzję. Ale Klara Pacz, czy tam Eleonora Hazu też... Ale one były dobrym materiałem na to. Ja tutaj dużo nie musiałem dodawać. O. Jak na przykład w innej epoce historycznej bym pisał, to bym musiał na przykład, bo na przykład kobieta w Grecji naprawdę miała niewiele do powiedzenia. Jakbym teraz opisywał jakieś to, musiałbym dużo zakoloryzować. Ale natomiast, znaczy mówię antycznej. Na przykładu tak. A tutaj jednak to były, bo jednak one miały własne majątki, własne oparcie we własnych sługach, pomoc krewnych, dysponowały niebagatelnymi pieniędzmi, które też dostawały za pośrednictwo. Także to nie było to. Te kobiety naprawdę były niezależne i potężne. Oczywiście, to były wyjątki. Takich kobiet było może kilkanaście, kilkadziesiąt w kraju, gdy reszta no oczywiście cierpiała na realia ówczesnego życia, prawda? No wszyscy cierpieli w ten czy inny sposób. Natomiast tak, tutaj mi jakby ich historia, ich prawdziwe dzieje pomogły. Tak, nie musiałem za bardzo wymyślać tych ich niezależności, tego właśnie tej władności, tego kręcenia mężczyznami, bo rzeczywiście one to robiły. To jak się czyta się powieści, czyta się, znaczy nie powieści, jak się czyta, nie wiem, pamiętniki, czyta się opracowania historyczne, to widać jak wielki wpływ wywierały. Tak. W ten czy inny sposób. To były mądre osóbki, proszę pana, naprawdę proszę mi wierzyć, że były mądre osóbki, które się uczyły od najlepszych i potrafiły zadbać o siebie. Czy one były wykształcone też, tutaj proszę powiedzieć? One były wykształcone, na ile mogła być wykształcona młoda dama francuska. Ogólnie na pewno nie odbiegały poziomem od swoich mężów, to trzeba powiedzieć, ale oczywiście nie była to wiedza super ekstra, prawda? Że ta szlachta też w dużej mierze nasza, nawet Magdateria, miewała... Braki edukacyjne, tak to nazwijmy. Nawet ci na najwyższych szczeblach władzy mieli braki. Duchowieństwo dużo lepiej stało. No tak. Nie z racji wykonywanego zawodu oczywiście. Im wyżej się szło, oczywiście koneksje też bardzo pomagały, bo jak się miało wuja biskupa, czy arcybiskupa, no to ta kariera dużo lepiej przebiegała. Ale to naprawdę widać, że zdarzali się naprawdę na wysokim poziomie. Nawet wspomniany Prażnowski, bardzo inteligentny człowiek, tylko cynik. Jak rozmawiamy o kobietach, to w pańskiej powieści nie stroni pan od erotycznych scen, które są ukazane barwnie, ale też pewnie dla niektórych może być to takie nowum do powieści historycznej, że pojawia się ten erotyzm, te sceny seksu. No i stąd moje pytanie, no, po co umieszczać w powieści takie sceny? Czy one mają jakoś wprowadzić coś nowego do tej powieści historycznej? Proszę pana, powiem szczerze, uwielbiam seriale HBO historyczne i fantasy. Tam pan zobaczy, ile tego jest. Ja przepadam za tym. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem 20 lat temu, my wyślę sobie, będę tak pisał. Aha. Nie ma w ogóle, nie ma co w ogóle. To jest mój styl, ja w każdej powieści to umieszczam i będę umieszczał. Możemy w tym natężeniu, bo tutaj akurat było tak, jak mówię, ten element pisania dla kobiet też był taki trochę ważniejszy, ale to jest to. Ja pisząc powieść historyczną, ja cały czas mam przed oczami Tytusa Pullo i Verriusa i Grzym i czy dynastii Tudorów, czy w ogóle ja uwielbiam te rzeczy, ja mogę je w nieskończoność oglądać. To jest ten styl pisania, który ja lubię. Inaczej bym, widzi pan, bo ja piszę, bo mnie coś interesuje. Ja już dawno przestałem pisać rzeczy, aby napisać, aby zarobić albo coś. Piszę, bo mnie to interesuje, bo mnie to wciąga, bo mam lubić to, tak. A ten styl pisania właśnie powieści historycznych, bo jak sobie wyobrażam, jakby Gambit kiedyś został, nie wiem, za ileś tam lat,
nakręcony przez jakąś wielką stację, no to chciałbym, żeby te były sceny. Chciałbym, żeby właśnie przypominało Grę o Tron, Dynastię Tudorów, nie wiem, Rzym. No Rzym, ja uwielbiam Rzym jako serial. Wie pan, o co mi chodzi. Tak, tak, rozumiem. Takie no ma być tutaj, po prostu. Takie ma być. Tutaj właśnie, bo ja też jakby moje pytanie trochę, ale już mi pan nieco na to odpowiedział, ale to też było takim jakby dopowiem, czy oprócz właśnie tego, co, no już, ale mówię, pan już mi odpowiedział, to czy oprócz tych scen też chciał pan pokazać, że ciało kobiety w tamtych czasach było też walutą na te intrygi. Czy to też jest pana, ono jest walutą w każdych czasach, proszę pana. Mhm. W dzisiejszych też. I obawiam się, znaczy obawiam się, jak się obawiam, ja się nie mam czego obawiać, że za 100 lat również. Także to akurat nie jest nic nowego, wie pan, no jesteśmy dorośli i mamy swoje lata i wiemy, jak na czym świat stoi. Mm-hmm. No tak, no tak, więc to jest też no, ciekawe spojrzenie. I właśnie to jest takie też dosyć ciekawą istotą właśnie a propos tego, co pan opisuje, czyli ten erotyzm. Nasunął mi kolejne pytanie a propos języka, no bo czasami używa pan takiego dosyć nowoczesnego języka, albo jakichś wulgaryzmów, które się pojawiają. Czy to jest na zasadzie takiego wzbogacenia tej książki, żeby czytelnikowi łatwiej się czytało, czy może jest to raczej po prostu taki, no taki po prostu pomysł pana, taki styl? To jest mój pomysł. I pan wyobraża sobie, żebym czytał, żebym... Widzi pan, dobrze, że pan zapytał, ja panu wytłumaczę to. Pisząc powieść historyczną, na przykład nie tylko szlachecką, ale każdą inną, trzeba wziąć ten punkt ciężkości między tym, jak było, a jak wyobraża sobie czytelnik i co ten czytelnik jest w stanie przyswoić. Dlatego, że ja pana zapewniam, że jeżeli będzie coś nie tak napisane, za trudno albo coś, to on to odrzuci. Nawet nie tylko, że ten poseł odrzuci, nie przyjmie tego do wiadomości. To jest na tej zasadzie robione, bo ludzie mają pewne stereotypy w głowie. One są im wdrukowane i bardzo ciężko jest przez to przejść. I dopiero pewne zmiany kulturowe, które długo trwają, na przykład teraz 10 lat, ta książka jest zupełnie teraz odbierana inaczej niż była 10 lat temu, proszę pana. Dlatego, że 10 lat w naszym systemie kulturowym, który teraz mamy, to jest epoka. Epoka cała. Epoka w czytelnictwie, epoka w podejmowaniu pewnych tematów, epoka w tolerancji pewnej lub jej braku. Ale zmienia się to na lepsze, czy... Proszę pana, nie osądzam. Nie osądzam. To jest prawa, to jest każdego z nas, prawo do osądu, czy ten etap, w którym jesteśmy, jest lepszy czy gorszy od tego, co był i czy idziemy, czy nie idziemy w dobrym kierunku. Nie mi jest to osądzać. Nie jest mi to osądzać artystom, ani komukolwiek innemu. My nie jesteśmy od tego. Natomiast ja tylko mówię, że są zmiany. I tylko tyle. Natomiast a przekleństwa są dlaczego? No pan mi powie, nie powiem teraz tego przekleństwa oczywiście na wizji, ale takie tradycyjne polskie, jak się człowiek poślizgnie, to od razu mu się język polski psuje, wiemy jakie. Proszę pana, na pan proszę sobie, żebym zamiast tego użył jakiegoś staropolskiego, zupełnie dziwnego, nierozumiałego. No przecież, ze 100 osobom by się podobało. No tak. Proszę pana, ale się nie pisze dla 100 osób. Człowiek musi wejść w ten. Dlatego ja się w ogóle nie zarażam, jak ktoś mówi, że są takie, śmakie, owakie. Nie. To jest mój styl pisania i albo się go akceptuje, albo nie. No bo jeżeli opisuje miasteczko dokładnie, opisuje ilość mil, nawet jak wyglądało, strój się zgadza, czy jak Tatarzy porywają kogoś, się bardzo dobrze zgadza, a potem w międzyczasie rzucę przekleństwo, no to nie dyskredytuje to książki, w którą włożyłem tyle pracy, tyle jest materiału źródłowego i prawdy. I według mnie ono po prostu lepiej ma się czytać, bo człowiek rozumie te słowo, kiedy jak się przewróci, brzydkie. A gdy użyje słowa jakiegoś wziętego sprzed 500, 300 czy 400 lat, powiem uczciwie, dla bardzo wielu czytelniczek i czytelników, takich, którzy nie siedzą w temacie, nie wertują na okrągło powieści historycznej, tylko wzięli sobie powieść historyczną, o, właśnie taką, grubą, wzięli sobie. Bardzo dobrze, że pan pokazał. I postanowili sobie tą cegłę przeczytać. On nie czyta po to, żeby się denerwować, nie czyta, żeby się zagłębiać. On chce spędzić przyjemnie czas.
I to trzeba wyważyć, ten punkt ciężkości trzeba znaleźć. I jest to bardzo trudne. Dlatego wiem z doświadczenia, jak ciężko jest napisać dobrą powieść historyczną, dlatego że jest to oczekiwanie, ta rozbieżność między ludźmi, którzy na przykład są na jakichś tworach historycznych i się naprawdę dobrze znają, a jest ta rozbieżność między taką osobą, która no coś tam słyszała, widzi fajną okładkę, ktoś fajnie facet gada albo nie fajnie na historycznych ten ciekawostkach, a no zobaczę. No i wie pan, tu trzeba pójść ciężkości znaleźć, żeby ta osoba i ta osoba jakoś się skleiła. No bo przecież o to chodzi, żeby się skleiło, prawda? Oczywiście. Ja a zapewniam pana, że książka była mordęgą, jeżeli chodzi o pisanie. To było półtora roku, dzień w dzień, charówy niesamowitej. Także ja bym chciał, żeby po prostu była dostępna dla jak największej ilości osób, a jednocześnie, żeby nie była... Może tandetna to jest złe słowo, ale żeby nie była... żeby się trzymała tych realiów, na ile może powieść historyczna. Rozumiem, to tak mówię, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, od nich poczyta od D'Artagnani. Ostatnio przeczytałem, to jest niesamowite po prostu. Zrobiony jest fajny gościu, a... No tak, tak. No, ale Aleksander Dima miał tutaj też szeroką wyobraźnię i potrafił... No bardzo. Ja mówię, jestem akurat fanem, więc tutaj mógłbym pewnie drugą godzinę z panem rozmawiać na ten temat, ale to może na inną rozmowę kiedyś. Natomiast panie Robercie, do pana jeszcze mam, no, myślę, z 2-3 pytanka. Takie dosyć intrygujące. Mam nadzieję, że dobrze tutaj się przygotowałem i zaskoczę czymś pana, no bo gdzieś tam tych wywiadów pewnie pan ma dużo i niektóre pytania się z pewnością powtarzają. Natomiast mam takie pytanie, gdzie umieścić Roberta Forysia? Pomiędzy Sienkiewiczem, Herezińską? Czy jest pan, no może takim, nie wiem, no taką osobą, która coś nowego wnosi na rynek tych powieści historycznych? Ojej, nie umieszczajmy się nigdzie. Nie umieszczajmy się nigdzie, bo ja właśnie spotkałem się często z taką opinią właśnie gdzieś tam porównywania, no bo powiedzmy, to jest nieszczęście. To jest nieszczęście. Nie, to jest nieszczęście, porównywanie jest w ogóle, to jest nieszczęście, które u nas funkcjonuje, a może i na Zachodzie też, w sumie nie mam punktu odniesienia, ale to jest nieszczęście, to porównywanie. Pamiętam właśnie, jak było jeszcze, jak na jeszcze 10-15 lat temu, bo wszystko do Sienkiewicza porównywano i nie zdaję sobie sprawy, że to jest pieśń przyszłości absolutna, że ja pracuję akurat z książkami i wypożyczam między innymi dzieciom albo coś takiego. Wie pan co, no dzieci nie chcą już, to już jest przymus de facto. Już przymus i mdlenie na widok gabarytu, dosłownie. No, a to jest inny problem kulturowy, czytanie młodzieży, proszę pana, żeby pan sobie zdawał sprawę, jaka jest przepaść, co się dzieje, to się głos tierze na głowie, ale zostawmy to. Bardzo mnie to interesowało z racji tego, że często gdzieś w internecie można właśnie poczytać takie porównania i bardzo dziękuję, że pan w taki sposób podszedł do tego. Pisarze głównie nie lubią tego, bo teraz tak, jak napiszesz fantazy, to cię do mistrza Sapkowskiego porównają. Napiszesz coś o Słowianach, no to... Męska wersja. A ja uderzę z drugiej strony. Bo każdy pisze dla siebie i każdy stara się jak najbardziej być. I pewnie ktoś tam, jakiś autor młodszy, powiedzmy 20-paroletni, napisze coś i ktoś mu powie o do Forysia. No pewnie, no po co do Forysia, jak ja sam napracowałem się rok czasu czy półtora przy tej książce i nie porównujmy się. Nie wiem skąd ta maniera u nas siebie, że. Ale to myślę, że może nie u nas, może to jest po prostu cecha ludzka, wie pan, gatunkowa i tyle. No ja tutaj właśnie też taki research zrobiłem sobie w internecie i. No i też uderzę z drugiej strony, bo właśnie tak na koniec zostawiłem takie właśnie pytania, no bo oprócz tego właśnie, oprócz tego Sienkiewicza Herezińskiej, no to gdzieś tam jest też pana książka stawiana obok Gry o Tron. Sam pan też tutaj w naszej rozmowie wspomniał o tej Grze o Tron. No czy zgadza się pan z opinią, że Gambit Hetmański to jest taka polska Gra o Tron? Znaczy ja w ogóle chciałem, żeby to HBO zekranizowało, ale obawiam się, że to jest bardzo dobra książka, jestem z niej bardzo dumny i ona na nasze warunki jest naprawdę niezła. Natomiast Gra o Tron to jest klasa, którą niedościgniona, nie tylko u nas. Długo, długo, długo żaden pisarz na Zachodzie nie napisze czegoś takiego. Mam nadzieję, że Martin skończy następne tomy,
ponieważ tam ciąg postaci, dochodzenie do zmiany postaci, długość tworzenia wątku, ona jest nieprawdopodobna na dzisiejszy czas. Ja obawiam się w ogóle, że żadne wydawnictwo dzisiaj by się nie zdecydowało na coś takiego, dlatego że czytelnik mógłby, złapać, że czytelnik to odrzuci. On wtedy miał ten idealny czasu i przestrzeni zgranie. I wyszło arcydzieło, które nie tylko się świetnie czyta, to jeszcze jest głębokie, postacie ma fenomenalnie i wątki ułożone, no jeszcze film potrafi ono z tego zrobić. Nie, to natomiast było oczywiście bardzo miło i zawsze miło to usłyszeć, natomiast jest to, no to co to jest, kilka kas wyjdzie mnie, ale już od większości pisarzy, jeżeli nie wszystkich na świecie, jeżeli chodzi o ten gatunek, więc to. Już sam pan widzi gabaryty. On jest, Gambit jest duży. Jeszcze raz pokażę, jakie to jest gruba książka, wielka książka. Proszę. Pięknie wydana zresztą, za co dziękuję wydawcy. Natomiast proszę spojrzeć. Jeden tom pieśni Ognia i Lodu, tak to się nazywa, Gra o Tron, tak de facto, tak, to jeżeli się nie mylę. Jeden tom to jest to, on takich napisał teraz 5, tak, 6, 7 planuje, tak? Tak, bo dokładnie nie pamiętam, bo wie pan, jak wszyscy czytałem to no tak. 15 lat temu i czekam i nie mogę sobie darować, że gościu na trampolinie skacze i się w basenie przewraca, zamiast robić. Tak, tak. No, ale też pokazuje to, jak pisarz, jak człowiek, taki w sumie, prawda, on jest zwykłym człowiekiem, bo już 75-letnim panem, jaką potrafi pobudzić wyobraźnię, że ja wciąż czekam. No tak, no, tak. Jaka to władza jest. Ja też. No, jaka to władza u tego człowieka, pan pomyśli pod tym tak, kątem. Jaką tak, on ma władzę nad umysłami naszymi, kurczę, że tyle lat, a my ciągle jeszcze mamy nadzieję, że coś z tego będzie. No ja myślę, że taką osobą byłby też Tolkien, gdyby żył. Taką osobą też myślę, że jest twórczyni Harry'ego Pottera, która gdyby jakąś nową częścią, to znowu był no pewnie gdzieś tam mniejszy. Tak. To jest ten gabaryt, ma pan rację. Natomiast to na pewno pana wyróżnia, według mojej opinii, czytając Grę o Tron, ja musiałem często rozpisywać sobie powiązania między tymi rodami, chociaż jestem historykiem i jestem przyzwyczajony do różnego rodzaju drzew, tak, i tych rodowodów, to tutaj gdzieś u pana jest ta jasność tego, kto od kogo, z kim, gdzie, i to mi się też bardzo podobało. No tak, ale pan spojrzy, tu jest 1 800 000 znaków, tak, ja on napisał, nie chcę panu mówić, ale może to jest nawet 8-9 razy więcej, no to, ja wiem, to ja wiem. Daje świadectwo skali. Tak, tak, ale czekamy, może gdzieś tam, jak już to porównują do polskiej Gry o Tron, to może zachęcamy. Ja bym był dumny, ale tak jak mówię, trzeba znać swoje miejsce. Zachęcamy pana do dalszej pracy, bo warto. Tym bardziej, że Gambit Hetmański kończy się takim gdzieś tam może się doczekać. Zastanawiam sobie furtkę, gdybym miał wenę i była potrzeba, to być może się jeszcze za to wezmę. Mam nadzieję, że czas i zdrowie pozwolą. Tak. Po części o tym myślę nawet, ale no na razie mam, tak jak mówię, na razie mam coś innego na tapecie. Myślę właśnie o tej powieści o jakichś czasach antycznych, ale też zastanawiam się, no zobaczymy, no, czy to pójdzie. To każdy autor, siadając oprócz tego, że chce coś napisać, musimy sobie zdawać sprawę, że to jest naprawdę duża, czasochłonna charuwa. Pisarz, autor, to jak się nazywasz, tak się nazywasz, żeby cię nazywali. I zawsze jest to pytanie takie, te filmowe, czy pamiętacie, czy to może pójść? To jest zawsze te pytanie, które sobie trzeba zastanowić się, dlatego że moja praca zawsze jest oceniana przez wydawcę, który potem też zastanawia się, bo za tym stoją konkretne pieniążki, proszę pana, wydane w to wszystko. Oczywiście. Czy to może pójść? Wydanie takiej książki, tak jak mówię, widzicie, ono kosztuje każdej innej. I dlatego zawsze sobie to pytanie zadajemy. Może o tym się nie mówi, ale chyba nie znam pisarza, artysty, który sobie by tego pytania w trakcie, przed czy po nie zadał. No tak, ja akurat nie piszę tak dużych rzeczy, raczej teksty historyczne, ale nawet pisząc jakiś króciutki tekst, zawsze się zastanawiam nad tym, no, czy to pójdzie, jak to pan mówi, czy to
gdzieś tam chwyci czytelników i poruszy jakoś. Bo my za tą pracę jakby płacimy najcięższą walutą, czyli taką ma człowiek, czyli czasem. Czasem. To jest bezcenna waluta. Im jestem starszy, tym sobie bardziej świadomym, jak czas jest bezcenną walutą. Mhm. Prawda? Im więcej wkładamy jak dzień, dwa, trzy, cztery, pięć, miesiąc, dwa lata, prawda? To jest ten czas. To jest ten czas, który się płaci tą walutą. Waluta jest bezcenna. I dlatego sobie zadajemy takie pytanie. Natomiast jest też takie powiedzenie, że jeżeli chcesz przejść do historii, no to właśnie, przepraszam, jeśli chcesz być nieśmiertelny, to musisz przejść do historii, czyli no gdzieś Gambit i pana dzieła, tak jak wspomniał pan w naszej rozmowie, pozostaną. No i zawsze ktoś, kto złapie długo, długo po panu za tą książkę, no to będzie gdzieś no, ten kawałek pana przemyślenia. No i mam nadzieję, pan pamięta. Pamięta pan, że jednak rozwój nowych technologii i cała reszta związana ze sztuczną inteligencją różnie może zmierzyć, o to może być zupełnie inny świat za 50, 100, 30 czy nawet 20 lat. My stoimy w obliczu zmian nawet nieporównywalnych, dużo większych niż ten człowiek stojący na poboczu kolei i patrzący, jak pociąg jedzie, parowóz, prawda, a był wcześniej woźnicą. My stoimy naprawdę w bezprecedensowe będą zmiany i to też może się całkowicie jakby na całym czytelnictwie też, ale też na całym, no ale czy w ogóle książki zostaną w wielkiej skali? Pan sobie zastanowi się, czy może będą tak jak kiedyś manuskrypty, tylko dla bardzo nielicznych, w opactwach, bibliotekach, które będą, wie pan, a reszta będzie, no to prawda, to możemy sobie zastanowić się, musimy nad tym, czy obraz całkowicie nie wyprze słowa czytanego. No, bardzo możliwe, już teraz pomału się to dzieje. Dlatego też może takie pytanie na sam koniec do pana, no bo gdzieś te czasy widać, że zmiana następuje, też młodzież coraz krótsze formy wybiera. No i może gdzieś to zainteresowanie historią też schodzi na dalszy plan. No, czy widzi się pan w roli takiego popularyzatora historii, takiego człowieka, który tą historię chce sprzedać w taki przystępny, dogodny sposób, jako taką lekturę na wieczór, na ferie? Ja bardzo bym chciał, żeby tak było i czynię po temu staranie. W tej książce, w Słowianach, w następnych, to jest właśnie ten styl, który uprawiam, bo wydaje mi się, że ten styl trafi do odbiorcy. Natomiast czy młodzież rzeczywiście na przykład historycznie, wie pan co, nie. Oni może nie czytają, natomiast na przykład pan zobaczy, jak podcasty historyczne mają na YouTubie ile 10 tysięcy odsłon. Jest potrzeba, się interesują, bardzo nawet niektórzy, to są nawet w skali polskiej 50 tysięcy osób, na zachodzie potrafią być miliony odsłon, ale widzi pan, problem jest inny z kulturą ogólnie i będzie. Problemem z kulturą jest demonetyzacja jej. Mianowicie treści za darmo i przyzwyczajenie się do tych treści darmowych powoduje, że mamy problem z wysupłaniem iluś tam pieniążków na coś. Prawda? Kebaba, owszem, do tego browarek i coś jeszcze, ale już ta sama na książkę już zaczyna być problem, dlatego że często te same treści są w internecie i są za darmo, prawda? Na przykład no, mamy płacone nie my, tylko na przykład platforma płaci, a my nic nie, my tylko oglądamy, prawda? To ten problem według mnie będzie narastał i on będzie jakby szerszy społecznie, dlatego że ludzie się przyzwyczajają po prostu na najzwyczajniej w świecie. To jest kwestia przyzwyczajenia, to jest naturalna cecha gatunkowa u nas, u ludzi, że przyzwyczajamy się i dosyć szybko się przyzwyczajamy do dobrego tak zwanego. Mhm. Drugą stronę tak nie działa, proszę pana. Także tutaj ja myślę, większy jest problem, no to, bo zainteresowanie jest absolutnie, według mnie widzę. Ja myślę, że jakbym może kiedyś to zrobił, tworzył kanał na YouTubie i animacje wrzucił i opowiadał o tych wszystkich rzeczach, to te kilkadziesiąt tysięcy odsłon to jestem spokojnie w stanie zebrać. Tak samo jak tu są takie z bitwami, uwielbiam na przykład, jest kilka osób na zachodzie anglojęzycznych, którzy animują bitwy poszczególne, kampanie wojenne, animacje robią i opowiadają, jak poszczególne, na przykład cała kampania Juliusza Cezara. I są kolejne bitwy,
To są miliony wyświetleń. Ja sam uwielbiam to, proszę pana. Tylko ja oczywiście też jak inni za to nie płacę, prawda? Jakbym miał zapłacić, to bym się zastanowił. To samo właśnie jest też z książkami, z filmami, z całą resztą, prawda? To jest ten problem. Tu wchodzą platformy. Platformy streamingowe, innego rodzaju, które jakby starają się uśrednić i sprawić, żeby ta cena była za wszystko niewielka, ale polski rynek, z przykrością muszę to powiedzieć, nie tylko ja, mam takie zdanie, masę wydawców, niestety jest zbyt mały, bo jesteśmy małym rynkiem. Musimy sobie to, Polacy bardzo mało czytają, nie tylko w stosunku do Anglosasów, których jest więcej, czy Niemców, ale nawet do Hiszpanów, którzy są jakby zbliżeni do nas, no zbliżeni, bo oni mają, ich jest więcej, ale powiedzmy, że zbliżeni jesteśmy. Tak, to widać, to widać. Na przykład ktoś hiszpańską opowieść historyczną przekłada u nas, licząc, że będzie boom jak w Hiszpanii, że się milion sprzedało, czy tam we Francji. Jest jak jest. Dlatego, że jednak, tak jak mówię, u nas następna sprawa. Ilość odbiorców powieści historycznej w Polsce jest ograniczona. Najwięcej jest kryminału i powieści kobiecej. Czyli wie pan, no po prostu tak, żeby usiąść, poczytać, wzruszyć się. Każdy ma do tego prawo. Natomiast powieść historyczna to jest ograniczony wolumen, tak jak a z powodu właśnie tego, że to się jest rozbieżność między tymi, którzy mają wiedzę i którzy jest do skoku. Ale to jest cały ograniczony wolumen. A im bardziej jest ograniczony wolumen, no to ten ścisk większy też panuje. No, także tutaj, ale to pewnie pan wie, pan siedzi w książkach, to pan na 100% wie, jak to wygląda, nie muszę panu absolutnie mówić. Bardzo ciekawie pan to przedstawił, więc tutaj gdzieś ja się podpisuję pod tym, że no jest nasz rynek dosyć mały, no ale myślę, że takie książki też, które pan pisze, pomagają, żeby trochę ten, jak pan tu wspomniał, wolumen chociażby tych osób, które no mogą sięgnąć po powieść historyczną, się zwiększy i ten przystępny język też pozwoli na zachęcenie takich osób, które pierwszy raz sięgną po powieść. Tak, bardzo często to słyszysz właśnie, że nie tylko osoba, która jakby siedzi w temacie, jest otrzaskana w jakimś temacie historycznym czy epoce, ludzie też lubią epoki swoje własne, ale właśnie osoba, która nie ma pojęcia za bardzo, no bo słyszała o Sobieskie i słyszała o potopie. Ale w zasadzie, no tak w zasadzie to jest cała wiedza się na tym kończy, prawda? I do tej pory na przykład przeczytała, nie wiem, 40 kryminałów i kilkanaście powieści, które na przykład opowiadają o jakichś perypetiach sadzy rodzinnej albo tego typu, prawda? Też bardzo popularne książki. I mnie niezwykle cieszy, że taka osoba sięgnie i przeczyta. To jest wartość sama w sobie. Bo osoba, która, czytelnik, który jakby siedzi na forum historycznym, przegląda wszystkie książki historyczne, zna się, no to ja właściwie nawet powiem, może oczekuję, to jest złe słowo, ale no jestem jakby, dla niego ta książka jest napisana w pierwszym rzędzie, prawda? A tutaj mamy całkowicie czytelnika nowego, który się czegoś dowie, oceni też we własnym zakresie, nie mając oczywiście tej wiedzy ogólnej, ewentualnie, ale dzięki internetowi, prawda? 10 minut i nie wszystko. Mamy nazwisko, coś nam nie pasuje, wpisujemy na Wikipedii czy na każdej innej platformie, mamy 15 stron na każdy temat, prawda? I wiemy, i sobie patrzymy, tak napisał, pasuje. I to jest śliczne. To jest śliczne i to mi się podoba i tak być właśnie powinno. I chciałbym, żeby jak najwięcej właśnie osób nie zajmujących się, może nawet nie zajmujących się, to źle powiedziane, nie mających styczności z powieścią historyczną, albo mających styczność z powieścią historyczną dla kobiet. To też jest zupełnie inna sprawa. Jest taka kategoria w Niemczech na przykład, na Zachodzie, ale u nas też, że jest to powieść historyczna, która a powieść tylko szafarzem dla tych emocji, które normalnie mogą być ubrane w dzisiejszych czasach. Epoka jest dowolna, bo ona go kocha, on ma piękne oczy, ten trzeci się tam wtrynia delikatnie, wie pan, i ten i robi im tam nieporządek, ona się mota. Mamy taki szafarz. I wrzucamy w odpowiednią epokę. Jest taki gatunek. On jest bardzo popularny, on jest też dość popularny, ale my nie mówimy o takim gatunku, prawda? Jednak tak mówimy. I chciałbym, żeby część na przykład pań przeszła właśnie tak troszeczkę, że tak powiem. No to zachęcamy z tego miejsca. To jest najlepsze miejsce, żeby też tutaj zachęcić. No i ja oczywiście zachęcam i przypominam jeszcze raz, że można pańską książkę, czyli Gambit Hetmański, kupić w tutaj księgarni Warbook, jest dostępny e-book, jest też oczywiście wersja papierowa, kto co woli.
Ja jestem akurat fanem papieru, lubię czuć. Książka jest piękna, naprawdę. Jak ją pierwszy raz zobaczyłem, jest naprawdę, robi wrażenie i mi się strasznie podoba. Naprawdę gratuluję wydawcę. Jest zachęcamy serdecznie do kupna, naprawdę. Z moją opinią, jeśli mogę tutaj się podzielić, to naprawdę czytało się to bardzo przyjemnie i pomimo gabarytów to szybko się wertowało te kartki. Zresztą z panem Robertem parę dni temu się widzieliśmy, to pokazywałem, że czytam, jeszcze wtedy czytałem. Panie Robercie, no z mojej strony zestaw pytań się skończył, więc bardzo dziękuję. Nawet nie wiedziałem, że tak minęło tyle czasu. Rozmowa była naprawdę pasjonująca i szybko ten czas minął. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie, więc... Ja też bardzo dziękuję i Państwu też bardzo dziękuję za uwagę. Dla tych, którzy też czytają i w przyszłości bo nic w internecie nie ginie. Tak, czekamy na więcej. Proszę pisać, proszę być produktywnym. Oj, staram się. Proszę mi wierzyć, naprawdę się staram i mam na tapecie teraz 3 powieści. Nowa wyjdzie pewnie w marcu gdzieś. Ale nie zdradzę, bo nie mam pozwolenia od wydawcy, ale i następne są na tapecie właśnie i zastanawiam się. No bo ja piszę kilka powieści naraz. Ja się nudzę, proszę pana, szybko. To jest mój problem. Tak, to jest mój problem, że ja się nudzę. Tak, bo jak za długo na czymś siedzę jednym, to zaczynam się nudzić i w sztampę iść, a tak jak powiedziałem, już od dawna, już to z 10 lat porzuciłem ten styl pisania i piszę naprawdę, co mi się podoba i jak mi się podoba, tak jak czuję i tak być powinno. I to jest chyba najważniejsze, bo ja dużo mówiłem też o tym, że do czytelnika znaleźć, że się dostosować, ale chyba główną moją zasadą jest to, że ma mi się podobać przede wszystkim. No tak. I to jest podstawa i każdemu kto zaczyna, a wiem, że dużo osób zaczyna, dużo self-publishing robi, dużo osób samemu wydaje. Szczerze radzę iść tą drogą. Chociaż satysfakcja, jakaś realizacja pasji też przy tym i frajda z tej, no tak jak pan powiedział, ciężkiej charuby, no bo oprócz tego, że się siada i trzeba tak jak trochę robot pisać i nie pozwalać sobie na te przerwy, na rozkojarzenia, no to gdzieś obok tego jest na pewno jakaś pasja, frajda z tego, że się to pisze. Tak, ale to są, widzi pan, no to jest tak, że frajda jest wtedy, kiedy nam się uda. Na przykład, nie wiem, wczoraj miałem taką frajdę, napisałem fantazy, piszę fantazy w międzyczasie jeszcze. I napisałem te fantazy i mi się naprawdę niezłe 2 strony udały. No to miałem frajdę, prawda? Ale za tą frajdą to było kilka godzin stania przy komputerze. Dobrze, żeby sobie ludzie zdali sprawę, że naprawdę pisanie nie jest to ani nic łatwego, chociaż wiele osób próbuje i jest dużo osób piszących, ani nic, ani, no to jest jednak choroba. To jeżeli się do tego człowiek poważnie podchodzi, to jest bardzo ciężka praca. Oczywiście wdzięczna i fajnie jest potem, ale no tak jak ja na przykład, no tak jak mówię, no na przykład dochodzę do pewnego momentu 5, 6, 7 rozdziałów i muszę sobie zrobić przerwę, albo w ogóle zostawić, albo przejść na następną książkę, ponieważ no jednak jest pewna wypowiedź, przynajmniej u mnie pewna wypowiedź, chociaż ja znam na przykład kolegów, którzy potrafią na przykład przez noc napisać 2, 3 rozdziały i też uważają, że jest okej. Okay. Także to każdy jest inny, ale to jest ciężka praca, bardzo ciężka i te książki nie biorą się znikąd i to chciałem podkreślić, bo może o tym się za mało mówi, kurczę, przez tym natłoku tej literatury, która to teraz... Popularyzuje też taką historię Raymonda, który przez bodajże 3 dni i 3 noce pisał opis wesela chłopów, aż w końcu gdzieś tam do szpitala wywieźli, bo już zemdlał z wycieńczenia. Nie, po prostu wenę i nie chciał jej stracić, tak. No, ale widzi pan, może dobrze powiedziałem na sam koniec, przy tym, bo jest straszny natłok tych książek, prawda? Zauważył pan, jakiś jest strasznie dużo. Mamy. Czasami się odnosi wrażenie, że jest więcej książek niż czytelników, prawda? Jak się wchodzi do ten. Ale mimo wszystko muszę panu powiedzieć, że żeby dobrze ludzie to wiedzieli. Rzeczywiście, że autor, czy im się podoba, czy nie, czy to jest młody, początkujący, czy już z doświadczeniem, to jednak zawsze za tą książką, gorszą czy lepszą, stoi przeważnie wielki wysiłek. Tak. Może to było kropkę, ponieważ jest to taka fajna puenta tego
o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Ciężka praca, pasja, jednocześnie dużo też takich wątków historycznych, materiał, dobrze przerobiony materiał źródłowy. W tym wszystkim jest gambit hetmański, dlatego jeszcze raz zachęcamy do kupna, do przeczytania. A ja z mojej strony bardzo dziękuję panie Robercie za te wszystkie odpowiedzi. Ja też dziękuję, państwu też dziękuję. Naprawdę dużo ciekawych rzeczy się dowiedzieliśmy o samej pracy pana, pracy pisarza, ale też i historii i tego, jak pan układał tą powieść. Bardzo było miło, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy tutaj fanpage'a Warbook, ale także i ciekawostek historycznych oraz twojej historii.pl. Wchodźcie na twoją historię.pl, na ciekawostki historyczne, znajdziecie tam fajne teksty, też związane właśnie z tym, o czym pisał pan Robert w Gambicie. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia. Z mojej strony to wszystko, pozdrawiam, Maciej Donowski.